moi drodzy. Z tej strony Mateusz z firmy Dobre Kotły. Dzisiaj chciałem Wam pokazać, jak po tygodniu wygląda praca pompy ciepła Kołtonowskiej, której montowaliśmy w domu 400 m2. Pamiętacie? O, to był ten dom. Montowaliśmy ją tydzień temu. Jestem teraz u klienta, żeby sprawdzić, jak ona chodzi. Przed chwilą ona stała. A tu z tyłu, zobaczcie, jest cała zaszroniona. Aktualnie temperatura na dworze, jaką wskazuje, to zobaczmy, ile jest. Mamy 2 stopnie. Ona tutaj, o, już się odszrania w tym miejscu, ale tu mamy całą zaszronioną. Pompa pracuje, nie ma żadnych reklamacji, a za chwilę zaglądniemy do środka i zobaczymy, ile ona nam zżarła tych kilowatów energii przez ten okres. To był czas, gdzie spadł śnieg. Mamy jeszcze resztki śniegu, które tutaj były. Na weekend nam przymroziło fajnie, więc taką troszeczkę mamy realny odnośnik. Było u nas w tym miejscu około minus 3 stopni wieczorem. Tak więc otwieramy do środka i patrzymy się, ile nam to zżarło kilowatów. Ja już otworzyłem pompę ciepła, zobaczymy w środku licznik. W międzyczasie ona nam się wyłączyła, ale musicie pamiętać, że to jest licznik dotyczący samej pompy ciepła. Czyli ona przez tydzień czasu wzięła nam 692 kW. Musimy pamiętać również o tym, że jeszcze jest grzałka w buforze, która jest to grzałka 6-kilowatowa, o ile dobrze pamiętam, tutaj montowaliśmy. Więc jeszcze dodatkowo trzeba doliczyć grzałkę, którą pompa musiała, może się wspomagać. Tego na chwilę obecną nie wiemy, bo użytkownik na chwilę obecną ma zamkniętą w środku kotłownię, jego nie ma. Ja sobie przyjechałem w międzyczasie tylko sprawdzić, jak to pracuje. Czy 700 to jest dużo czy mało? Jak na samą pompę i na 400 m2, uważam, że to by był ładny wynik. Ale z tego, co mi mówił użytkownik, on grzeje tylko połowę domu, czyli 200 m2. Uważam, że to jest chyba normalny dosyć wynik. Nie wiem, jak załączała się grzałka, ale będziemy to sukcesywnie sprawdzać. Jeszcze Wam pokażę ją raz z tyłu, jak ona wygląda. Zobaczcie. O, na chwilę obecną ona jest cała zaszroniona. 3 stopnie na dworze. Czekamy na większe mrozy i zobaczymy, co się będzie działo w kolejnych tygodniach. A teraz dla mnie, moi drodzy, suba, lajka i do usłyszenia. Jeżeli chcecie coś więcej wiedzieć, piszcie w komentarzach. Staram się to wszystko zawrzeć w następnych filmach. Cześć!